W naszym domu w Sieniach był piec chlebowy i tam właśnie pieczono babki. Dziadek zawsze rozpalał, dziadek Sawery rozpalał w tym piecu i wszyscy babki stawiali tam właśnie do pieca. No, wychodziły bardzo pulchne i wysokie. Zakalca nie było. Pamiętam takie zdarzenie. No, mama oczywiście mazurki tam wstawiła też. Mazurki takie były no, luksusowe, różnymi tam bakaliami. Naprzeciw naszego domu był jeszcze dom mojego pradziadka. I tam mieszkał jego syn i ze swoją rodziną. No i jako dziecko to zawsze tam siedziałam, bo ciocie były młode, rozśpiewane, kochane. No i tak biegałam od naszego domu, to tak, przez taki te kawałek, do tamtego domu. No i tam poczęstowano mnie też ciastem. Ciasto no, było trochę skromniejsze niż mojej mamy, takie posypane kolorowym, kruche posypane maczkiem kolorowym. No ja tak z zachwytem przybiegłam do mamy i mówię, o jakie to smaczne, jakie to tego... Moja mama miała pretensje, że ja nie oceniłam jej pracy, a tylko właśnie smakowało jej mnie to ciasto ciotek. Pamiętam, no ile miałam lat, jakieś 4 latka wtedy chyba.